W tym filmie rozmawiamy o spotkaniu Kolumbii z Anglią w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ja jestem Mateusz, a to jest Kanapa Rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Kolumbia zaczęła bardzo pechowo, już w trzeciej minucie pierwszego spotkania tracąc zawodnika i gola po rzucie karnym. Przegrane pierwsze spotkanie mocno skomplikowało plany ekipy Pekermana, ale już w kolejnych obyło się bez niespodzianek. Tłem dla Jamesa Falcao, a także walczącego o przyszłość w Barcelonie miny, okazała się Polska. Awans przypieczętowała skromna wygrana z Senegalem. Zgodnie z przewidywaniami, Kolumbia jest mocna pod każdym względem. Posiada zarówno doskonałych technicznie szybkich zawodników jak Cuadrado, ale także walczaków w środku pola, a także skały w linii obrony. Budzić mogła postawa Ospiny, ale jak do tej pory nie można mieć do niego najmniejszych pretensji. Anglicy tradycyjnie zmagają się z presją i oczekiwaniami ponad stan. Tym razem jednak przynajmniej w fazie grupowej nie zawiedli, gwarantując sobie udział w dalszej fazie, dość pewnie pokonując outsiderów grupy Panamę, ale do ostatnich minut drżąc o wygraną z waleczną Tunezją. Ostatecznie to Belgia okazała się odważniejsza i chciała wygrać mecz o pierwsze miejsce, co poskutkowało trafieniem do teoretycznie trudniejszej połówki drabinki. Anglicy wyglądają solidnie w każdej formacji, stwarzają wiele sytuacji, choć również sporo marnują. Mecz z Kolumbią będzie pierwszym, w którym zagrają o zwycięstwo z wymagającym rywalem. Kolumbia gra dobrze i większość gwiazd prezentuje się solidnie. Nawet borykający się z problemami zdrowotnymi James potrafi z marszu przejąć na boisku ster nad zespołem. Drobne zastrzeżenia do Carlosa Sancheza, który nieodpowiedzialną i nietrafioną decyzją o wyręczeniu Ospiny z Japonią niejako stał się głównym odpowiedzialnym za porażkę z tym zespołem. A także Davinsona Sancheza, który nie przełożył genialnej formy z Tottenhamu i na turnieju popełnia wiele błędów. Z dobrej strony pokazują się za to Cuadrado, boczni obrońcy, a także Mina i waleczny i wszędobylski w ataku Falcao. Anglicy mają młody zespół, większość piłkarzy gra w najlepszych klubach. Na miarę oczekiwań, jako gwiazda i kapitan, gra Kane. Doskonale w pierwszej kolejce grupowej zaprezentował się Trippier. Dobrze wyglądają Stones i Maguire. Nieskuteczny jest Sterling, ale znajduje się w dogodnych okazjach, co jest niezłym prognostykiem. Solidnie wyglądają zmiennicy, chociażby Loftus-Cheek czy Lingard. Kolumbia wygrała grupę z Polską z dorobkiem 6 punktów. Dwa trafienia zanotował Jeremina, po jednym Cuadrado, Quintero i Falcao. Po dwie asysty mają na koncie Quintero i James. Zespół oddał tylko 25 strzałów i ledwie 8 celnych. Popełnił 40 przewinień i 39 razy był faulowany. Anglicy zajęli w swojej grupie drugie miejsce z 6 punktami. 5 bramek zdobył Kane, 2 trafienia dołożył Stones, z jedną bramką na ten moment Lingard. Po jednej asyście mają na koncie Maguire, Trippier i Sterling. Spośród 42 strzałów 15 było celnych, 33 popełnione faule, 38 razy byli faulowani. Bukmacherzy stawiają na Anglię, ale nie wykluczają wygranej Kolumbii. Za sukces Anglików wygrać można 2 złote 20 groszy za postawioną złotówkę, za trafny typ na Kolumbijczyków blisko 4. Co o spotkaniu sądzą wysłannicy z FIFA.com. Alejandra Rueda. Kolumbia chce powtórzyć wynik sprzed 4 lat i zameldować się w gronie 8 najlepszych zespołów. Zamierza dokonać tego poprzez dominowanie posiadania piłki i kontrolę tempa spotkania. Kluczem do sukcesu może okazać się skuteczne wyszukiwanie luk w obronie podopiecznych Southgate'a, zwłaszcza na bokach boiska, a także powstrzymywanie błyskawicznych kontr. Lori James. Southgate zachęca podopiecznych, by napisali swoją historię. Być może nie są doświadczeni, ale kombinacja talentu, pewności siebie i energetyczności sprawdziła się bardzo dobrze w fazie grupowej. Jeśli to spotkanie wypadnie dobrze, w narodzie rozbudzą się nadzieje na ponowne zgarnięcie Pucharu Świata. Anglia nigdy nie uległa w spotkaniu z Kolumbią, w 5 dotychczasowych spotkaniach wygrywając 3 z nich. Ostatnie spotkanie to 2005 rok i wygrana 3-2 po hat-tricku Michaela Owena. Jedyne spotkanie w ramach Mistrzostw Świata to rok 1998 i wygrana Anglików 2-0. Co ciekawe, na ławce siedział wtedy Southgate. Gole zdobywali Anderto i Beckham. Kolumbia awansowała do fazy pucharowej trzeci raz i pierwszy raz drugi turniej z rzędu. 3 z 5 goli zdobytych przez zespół z Ameryki Południowej to efekt dobrze egzekwowanych stałych fragmentów. 2 rzuty rożne i bezpośredni strzał z rzutu wolnego. Kolumbia zdobywała gola w każdym ze swoich 8 ostatnich występów na Mistrzostwach Świata. Ostatni raz, kiedy się to nie udało, to wspomniane spotkanie z Anglią w 1998. Żadne ze spotkań Kolumbii na Mistrzostwach Świata, a było ich 21, nie zakończyło się bezbramkowym remisem. Tylko USA 33 i Austria 29 rozegrały więcej meczów z przynajmniej jednym golem. Anglia wygrała tylko 2 z 8 ostatnich spotkań fazy pucharowej Mistrzostw Świata, przeciwko Danii w 2002 i z Ekwadorem w 2006. Oba zespoły mają swoje argumenty. Najprawdopodobniej zabraknie Jamesa, co drastycznie zmniejsza ofensywny potencjał Kolumbii. Problemem dla Anglików okazać może się rosnąca i pętająca nogi presja, która to jednak może przerodzić się w wielki entuzjazm, jeśli spotkanie ułoży się po ich myśli. Przewidywane składy. Kolumbia w bramce Ospina, w obronie Arias, Davinson Sanchez, Jeremina, Modzika. W pomocy Carlos Sanchez, Uribe, Cuadrado, Quintero. Dwójka napastników, Muriel Falcao. Anglia w bramce Pickford, w obronie Walker, Stones, Maguire, Trippier. W pomocy Dele Alli, Jordan Anderson, Lingard, Ashley Young, Sterling. Na szpicy oczywiście Harry Kane. Miejmy nadzieję, że będzie to intensywne i ciekawe spotkanie.
Oba zespoły mają w swoich składach gwiazdy największego formatu. Osobiście mam nadzieję, że Anglików spotka zasłużona nagroda za kalkulację i chęć za wszelką cenę zagrania w teoretycznie słabszej połówce drabinki. Kto jest waszym faworytem w tym spotkaniu? Komu kibicujecie? Dajcie znać w komentarzach. Już niedługo kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.